Minęła godzina 22. Jest niedziela, 8 stycznia. Czas zarządzić tu Celestynów. Zobaczymy, co w dzisiejszym programie. 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Orszak Trzech Króli, Zima atakuje. Tu Celestynów zaczynamy od Orszaku Trzech Króli z 6 stycznia. 6 stycznia 2017 roku ulicami Celestynowa przemaszerował Orszak Trzech Króli, zorganizowany przez parafię pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W przemarszu mimo mrozu brały udział aniołki, królowie i oczywiście mieszkańcy. Pomysł orszaku zrodził się 5 lat temu na spotkaniu Rady Duszpasterskiej. No, duże zaangażowanie wszystkich parafian, ci, którzy kodują konie, ksiądz proboszcz przede wszystkim, że podchwycił ten temat. I myślę, że co roku jest nas więcej. Nawet taka pogoda dzisiejsza, mróz nie przeszkadza. Ksiądz Jacek idzie też zadowolony, widzę, z tego, że uczestniczył. Także wszyscy z rumieńcami na twarzy i zadowoleniem wracają teraz do domu. Cieszymy się, że wspólnie tymi kolędami, śpiewem i swoim świadectwem wielbimy Boga. Idąc ulicami Celestynowa śpiewano kolędy. Na placu przed kościołem odmówiono modlitwę. Zima atakuje. W Celestynowie i w okolicach spowodowała ona awarię sieci energetycznej. Na kolei opóźnienia, a na drogach trudne warunki. Ostry atak zimy w Polsce. Przez silne opady śniegu oraz porywisty wiatr w środowe popołudnie zerwana została sieć energetyczna dostarczająca prąd do Pogorzeli, Gliny, Starej Wsi, Dąbrówki i Celestynowa. Prądu nie było przez kilka godzin. Trudne warunki panowały również na drogach. Po spadku temperatury poniżej zera zrobiło się ślisko. Doszło do kilku wypadków. Podobnie na kolei, której zima nie sprzyja. W ciągu tygodnia doszło wielokrotnie do awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Już za tydzień 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Celestynowie jak co roku przygotowano moc atrakcji. 15 stycznia odbędzie się 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku utworzony został sztab w celestynowskim gimnazjum. W programie artystycznym oprócz występu uczniów szkół z gminy Celestynów pojawią się również zespół Anonim czy liderki Boru Regut, pokazy zajęć zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Nie zabraknie także tradycyjnego światełka do nieba o godzinie 20. Wśród atrakcji przygotowanych przez organizatora loteria fantowa, wystawy, kącik malucha, pomiar ciśnienia tętniczego i stężenia glukozy we krwi, warsztaty koralikowe i inne. Relacja z imprezy w Celestynowie na żywo, wyłącznie w TVC. Na koniec jeszcze jedna informacja o planowych przerwach w dostawie prądu. W tym tygodniu będzie ona miała miejsce w Celestynowie w poniedziałek na ulicy Świętego Kazimierza 13, 13A, 15, 23 oraz na ulicy Wrzosowej 4 w godzinach 9-14. To wszystko w tym wydaniu. Na następne zapraszamy wyjątkowo w poniedziałek o 22. Oczywiście ze względu na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Informacje na bieżąco na stronie www.tvccls.pl. Wy też możecie zostać naszymi reporterami, wysyłając nam zdjęcia oraz materiały wideo pod adres redakcja@tvccls.pl. Do zobaczenia.